Ladies and gentlemen. Dali o powrotach na tor. Jeżeli chodzi o pogodę, prognoza pogodynka nam mówi, że na razie ma być tak już przelotnie mokro. Jak na ten moment może się za chwilę kończyć deszcz, więc może być ciekawe ściganie, ale oczywiście o tym za chwilę się dowiecie. Pięć czerwonych światełek po raz trzeci gaśnie, chociaż można powiedzieć, że po raz drugi, bo tamten restart się nie liczył, bo całkowicie sesję wywaliło, a w tym momencie Kerwood spoko. Już od samego początku widzimy mocno tutaj walka między Red Bullem a Mercedesem, Ferrari na razie i napiera na niego Red Bull, no ale tak ogólnie rzecz biorąc, jak na razie widać, że stabilnie już tutaj po tym restarcie. No i co ciekawe, Mercedes trzecie i czwarte miejsce w tym momencie, więc naprawdę mocny strzał już od samego początku, mimo tych warunków. Jeździe, żeby nie było z tym żadnego problemu. W tym momencie Kerwood przestrzelił zakręt. Jakieś tutaj problemy. Aha, chyba on mógł przejąć kontrolę w tym momencie i kolizja z Haasem. No i ten Haas ciężko, jeżeli chodzi o to prawo do zakrętu, było szukać. A w tym momencie Toro obserwuje walkę Venciano i Kaspera Andrzejczyka, dwóch doświadczonych panów, i to Alpinie, i to Ferrari. Chociaż w tym momencie Toro z ekipy Haasa próbuje wykorzystać tutaj tym świetnym atakiem od zewnętrznej. No, czy to się uda w Lafield, teraz Woodcote i za chwilę przed nimi Cops, no to będzie ciężki zakręt do przejechania we dwójkę. Jeszcze na deszczu, bardzo blisko tej Venciano grabi przestrzeń. Bardzo na limicie zostawione to miejsce, o ile nie poza limitem. Chociaż też takie prawo do zakrętu oczywiście trochę miał, trochę nie miał. No ale też powinien niekoniecznie tam kierowca zajrzeć, tak jakby kompletnie go nie było. No dlatego może cieszyć, naprawdę, no trzecia pozycja. Widać, że Susek dzisiaj, zresztą pamiętamy, to jest miejsce, gdzie czuje się naprawdę fantastycznie, no i mocno tutaj próbuje napierać, zmiana teraz cały czas na tych najszybszych okrążeniach, no ale oczywiście zostało Sajuwu, czyli w Red Bullu, no a Susek w tym momencie zbliża się do Quieta, no a Quiet oczywiście też próbuje tutaj mocno walczyć i w tym momencie zamiana miejsc, mocno stracił w tym momencie Quiet, aż dwie pozycje, próbuje jeszcze bronić się tutaj przed no, daniem już tej drugiej pozycji, czyli Czarnecki mocno musi teraz kontrować całą sytuację, no ale piękna walka naprawdę Mercedesa i Red Bulla. Jak na razie jednak mocniej i lepsze wyjście tutaj Czarnecki w tym momencie, Mercedes na trzeciej pozycji, no i mocno, naprawdę, no dwie pozycje praktycznie na jednym okrążeniu. Z przodu również się dzieje akcja, bo widzę tutaj Mercedes kontra Red Bull. Kolejny raz Quiet chce w zakręcie Lafield od zewnętrznej próbować tutaj. No, do Brooklands nie było miejsca, tutaj jest i do Cops, Mercedes, Red Bull, to się może źle skończyć, ale tutaj fantastyczna obrona ze strony Marchewy to nie była, a za to atak był wyśmienity na milimetry. Kierowca Red Bulla oczywiście Quiet to zrobił i absolutnie szapoba, znaczy znalazł te milimetry jeszcze w takim zakręcie, gdzie trzeba pojechać naprawdę, jak to kiedyś powiedział Daniel Kwiat, z dużymi jajami. No dokładnie widać, że świetnie się odnajduje tutaj Red Bull, szczególnie prowadzony właśnie przez Quieta. Sajuwu oczywiście będzie próbował cały czas dążyć, zresztą nie zapominajmy o tym, że w tym momencie to u niego właśnie widnieje to najszybsze okrążenie, więc wiemy dobrze, że Red Bull jest tutaj mocny, potwierdzili to i w kwalifikacjach, jak na razie potwierdzają to w wyścigu. Za chwilkę zobaczymy, to bardziej
z tej bliższej perspektywy. No i czekamy na ataki. Mocny tutaj to, co powiedziałeś, no patrząc na Mercedesa na czwartej pozycji, no to zdecydowanie różnica jest naprawdę spora. Widać gołym okiem, a tymczasem zaskoczone Sajuwu tutaj mocno naciskał i jednak no jeszcze Czarnecki próbował się tu bronić, ale nie za długo to trwało i w tym momencie Red Bull, trzecia i czwarta pozycja. Albo w pełnym wymiarze, chociaż teraz walka, tutaj AMG obejmuje prowadzenie, Kokosz próbuje tutaj się obronić, jeszcze Quiet na tym wszystkim próbuje skorzystać, Red Bull kontra Ferrari do zakrętu Kops, tego jeszcze nie widzieliśmy w Formule 1 dosyć dawno, znaczy widzieliśmy, ale dosyć dawno, więc możemy odświeżyć sobie w pamięci, zobaczymy kto tutaj wyjedzie jak, bardzo szeroko kierowca Ferrari, ale ostatecznie broni swojej pozycji, tym słowem bardzo szeroko troszkę może przesadziłem, bo chyba tam w limitach się zmieścił. Manipulatorów, no to wtedy będzie oczywiście wszystko jak najbardziej. McLaren z problemami, mam nadzieję, że nie będzie z tego jakoś pobugowanej czerwonej flagi, a w tym momencie kierowca Mercedesa ciutko za szeroko wyjechał, to warto odnotować, tutaj może być ostrzeżenie, ale oczywiście Quiet i Kokosz mają kary. Te zawias dalej serwisowej, no to trochę słabo, ale Michael wycofuje się z sesji, samochód bezpieczeństwa. Wow, cóż tutaj, lekkie niedogadanie się w Mercedesie, no chciałem powiedzieć, że będziemy Ferrari mieć również, bo widzę okazję, jakieś sprzedzania. Okazję do tego, żeby zobaczyć, no naprawdę mocny zespół, no to trzeba przyznać. Brazylia 2022, ostatni dublet Mercedesa w realnej Formule 1, może tym razem w naszej lidze? No, w naszej lidze akurat Mercedes sobie dosyć nieźle radzi, szczególnie jeżeli chodzi o kierowców, na których zobaczymy w tym momencie. No i będzie można zobaczyć, jak tutaj współpracują. No i troszeczkę zapomniany przez nas delikatnie Jakub Samelski, który jakoś tutaj przecisnął się sprytnie i w tym momencie na trzeciej pozycji oczywiście będzie musiał mocno bronić się przed Quietem. No wiadomo. Quieta oczywiście nigdy nie można lekceważyć. Tak, Benciarek to jest ten gościu na pewno, który często nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, nie wiadomo gdzie, ale gdzieś tam na to podium się wciśnie. To trzeba powiedzieć. O, mocne tempo na razie narzuca Paweł Susek. No widzieliśmy, że Czarnecki miał taki delikatny problem, ale to też jak ktoś wie, jak AMG rozpoczyna restarty, to zawsze trzeba troszeczkę na tych dohamowaniach uważać. Lepiej zostawić flaga, sobie trochę miejsca. Kierowca Ferrari mnie martwi, to Kacper Jędrzejczyk, który ignorowanie niebieskiej flagi, okej, okay. Tu Kaszanka, oj, tutaj w ogóle, aha, Kaszanka dostał z przodu ignorowanie niebieskiej flagi. On tutaj w ogóle tańczył bolidem w zakręcie Kops, no tutaj jeszcze 3-sekundowa kara, ale Kacper Jędrzejczyk też miał problemy, bo on troszkę ściął zakręt, no tu też będzie, jeżeli będzie chciał się oczywiście odwoływać, jeżeli by się znaleźli wysoko, blisko punktu, bo ewentualnie coś by się jeszcze z przodu wydarzyło. Posiadał i znowu ją posiada, ale oczywiście to jest trochę opłakane pewnymi incydentami, chyba właśnie z kierowcą Ferrari, zobaczymy jak to się ostatecznie rozwiąże. Dobra, ostatnie okrążenie, tutaj Magos, Beckett, Chapelle, potem prosta hangar, potem oczywiście stołów, za chwilę klub. No czy Venciarlo dowiezie tutaj tempem w tych łukach i utrzyma się blisko za Mercedesem, żeby go zaatakować, wypala resztki Airsu, wężykuje tutaj AMG, oj, tu może być kara z tego powodu, chociaż Red Bull tutaj od wewnętrznej zakręcie stołów się wciska, Quiet bardzo bliziutko, braknie chyba tutaj miejsca na atak na Mercedesa, chociaż no wisi nad nim potencjalnie ostrzeżenie, ewentualnie kara, bo za to wężykowanie jednak, nie wolno wężykować na prostej, a w tym momencie to z przodu jest o 5000 Quiet. Naprawdę się tarli w końcówce tutaj kierowcy, no Quiet. No wytarł się na trzecią pozycję, Venciarlo. Powiem szczerze, że no ten kontakt, ten ostatni kontakt naprawdę spowodował, że w tym momencie no zdecydowanie stracił prędkości. To co, kara dla Red Bulla 6000? Dlaczego? Najmniejsza historia w jeden. Poczekajmy na zgłoszenia, poczekajmy na werdykty, nie przesądzajmy oczywiście, no ale duże gratulacje. No Paweł Susek, słuchajcie, Mercedes na swoim torze Silverstone
wygrywa pierwszą rundę, ciężką jak widać. No słuchajcie, już jesteśmy w studio 2 godziny, ponad 2:20. Naprawdę pozdrawiamy oczywiście wszystkich z transmisji, że tyle wytrzymali. No i naprawdę niespodziewane podium mamy przed sobą. Ladies and gentlemen. Say, say, love it if you wanna go.